nogi i że zapamiętacie, jak kordelista zaczęła jeździć na konkurs, to mówię Słupica, Słupsk, nikt nie potrafi powiedzieć Słupca. Ci, którzy tu przyjechali, bo najpierw festiwal akordeonowy, wiedzą, gdzie jest Słupca i bardzo chętnie tu wracają. I myślę, że tak będzie też w przypadku pianistów, bo z tego co wiem, pan burmistrz, pan starosta chcą dalej tej imprezy, jurorzy też są dalej, mam nadzieję, że państwo też są dalej, więc za dwa lata spróbujemy jeszcze raz i będzie mi bardzo miło państwa gościć. Ja jeszcze raz dziękuję pani Stator, panu ministrowi, proszę złożyć podziękowania, panu staroście, który SMS-ami mnie wspierał cały czas, z poza granicami kraju, martwił się o tą imprezę.